Siemano, czwartkowy poranek. Po dosyć długim przestoju, liczonym już chyba w tygodniach w związku z modyfikacją wydechów Audi, jadę znowu właśnie do mechanika, w końcu zaczęło coś tam się ruszać. Mechanik otworzył z powrotem warsztat. Nie wiem, czy teraz jadę już oddać auto, że zacznę od razu coś robić, czy na razie tylko jeszcze na jakieś tam konsultacje, bo w sumie tylko chwilę gadałem przez telefon z nimi, tak się umówiłem, że mogę podjechać, więc za chwilę się okaże. No to potem Wam powiem, co z tego wyszło, czy już oddałem, czy nie. No, ale jest szansa, że jakiś niedługo, nie szukajcie, to mój messenger jakby co. No, ale jest szansa, że niedługo po prostu w końcu te modyfikacje wejdą, bo do tej pory właściwie nie używałem praktycznie w ogóle tego trybu otwartego na wydechu, bo po prostu nie podobało mi się to jednak po zastanowieniu. Plan był, żeby od razu to poprawiać tam, wiecie, od razu po pierwszej przeróbce, żeby coś tam zmienić, ale no nie udało się przez świrusa. Także może teraz. Tego samego dnia lecę po kasę i lecę odebrać auto, bo już jest zrobione. Nie spodziewałem się. No, rano zostawiłem. Jeden dzień poprzestawiali, jest zrobione. W sumie nie wiem, jak wyszło, nie pytałem jeszcze. No, podjadę, zobaczę. Mam nadzieję, że będzie lepiej, bo mam nadzieję, że nie gorzej na pewno. I mam nadzieję, że będzie to już ostatnia przeróbka w związku z tym. Przynajmniej w takiej wersji standardowej z klapami, bo oczywiście może kiedyś, jeśli mi zachce się zrobić porządny wydech, to jeszcze coś będę robił, ale na razie chciałbym, żeby to już było wszystko w tym temacie. Zaraz zobaczymy. Teoretycznie tematem przewodnim ma być Audi, tak jak mówiłem, wczoraj już odebrane z tym wydechem, ale nie zdążyłem nawet porządnie sprawdzić i się nacieszyć i tak dalej, bo mimo tego, że fajnie, że jest zrobione, to pogoda była znowu całkiem ładna i chłopaki znowu namówili mnie na wyjazd na motocykl. Iskry poszły. Więc śpieszyłem się, nie zdążyłem nic nagrać, nawet sam nie zdążyłem zobaczyć, jak to dokładnie wygląda. Dzisiaj postaram się to sprawdzić, ale najpierw zajmę się czymś, co przyszło, czyli nowe kaski. Dwa, bo jeden jest Angeli, pokażę na przykładzie moim, większym rozmiarowo. Nowe kaski, no w sumie to będzie już ostatnia część, jeśli chodzi o zmianę w ogóle stylu motocykla na Nakeda typowo. Wcześniej też w sumie jeździłem Nakedem, ale jeszcze nie byłem pewien, czy przy nim zostanę. Więc te moje supermotowe ciuchy musiałem pozmieniać. Przyszły buty, teraz kaski. No i tam jeszcze parę dodatków do motocykla samego. Ale już powoli zbliżam się do końca wszelkich modyfikacji. Kask nie jest to jakaś magiczna, najwyższa półka. Oczywiście nie mówimy tutaj też o jakimś zwykłym orzeszku za 50 zł, ale też no nie jest to jakaś super firma. Kask ogólnie, żeby nie było od razu mówię, jest to SMK
GL100 Glide czy coś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest za firma. Trafiła się w dobrej cenie ten kask. Poczytałem parę opinii, zobaczyłem parę tam jakichś recenzji na szybko. Okazało się, że generalnie funkcjonalności tego kasku są identyczne jak kasków podobnego typu za nawet i 1000 zł, więc w tym nic nie tracę. Oczywiście na jakości może być jakaś różnica, ale ja nie znalazłem nic, co by mnie jakoś szczególnie przekonało do dopłacania kolejnych 500 zł, powiedzmy, do jakiegoś tam lepszej marki. Nie wiem, jak długo będę w tym kasku jeździł, czy to już jest ostatnia forma, że taki będę chciał mieć, czy nie wiem, czy na przykład za jeden sezon znowu coś się będzie zmieniać, także też nie chciałem tutaj wywalać 3000 na kask bez 100% pewności, że na długo mi go wystarczy. Te w sumie wybrała też w dużej mierze Angela, bo są w miarę ładne przy zamkniętej szczęce, bo od razu mówię, taki chciałem, jest to kask szczękowy, czyli z otwieranym przodem, otwieraną szczęką. Taki chciałem, bo wiem, że jest dużo wygodniejszy, a też jakoś super sportowych, takich integralnych nie potrzebuję. Przynajmniej na razie nie mam takiej potrzeby, więc taki chciałem. A przy złożonym wygląda w miarę ładnie. Ma wentylację, ma szybkę, ma blendę, ma szybkie zapinanie, chociaż wiem, że to też nie jest najlepsze. W poprzednim kasku miałem Double D i wiem, że to też dużo ludzi bardziej chwali pod względem bezpieczeństwa na pewno, no ale to jest przynajmniej wygodniejsze. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał sprawdzać, czy jest równie wytrzymałe. Dobra, ja tutaj recenzji kasku robić nie będę, bo nie o to mi chodzi, ale dostałem do niego od razu w zestawie pinlocka, czyli spoko, bo w sumie cena była dość naprawdę dobra za sam kask, wygląda fajnie, przymierzyłem i tak dalej. Jeszcze do tego w gratisie pinlock, czyli wszystko super. Obejrzę sobie, jak go w ogóle się zakłada, bo nawet nie mam pojęcia, ale postaram się teraz je zamontować. A druga sprawa, od razu będę montował interkomy. Dobra, ziomki, tak jak widzieliście, albo za chwilę zobaczycie w przerywkach, jak to brzmi. Ogólnie jest to zrobione już prawie tak jak chciałem, nie do końca, bo miałem nadzieję, że będzie to wysunięte jeszcze dalej przed samiutkie końcowe wydechy, te puszki, końcowe tłumiki, żeby było praktycznie pod bagażnikiem to. Nie jest to aż tak daleko, nie wiem, już chyba nie będę nagrywał od spodu, jak to wygląda. Jest po prostu za środkowym wydechem, tym razem na dwóch rurach, są dwie symetrycznie ustawione, prawie symetrycznie, tam jest malutka różnica kilku centymetrów, bo tam pewnie ciężko było to wepchnąć. Są obok siebie dwie na obu rurach przepustnice teraz. No, z tym, że generalnie wszystko tak jak chciałem, tak właśnie chciałem, myślałem, że będzie to dalej, nie widziałem tego od razu przy odbieraniu, po prostu tam zobaczyłem, jak to jeździ, jak brzmi i tak dalej, przejechałem się i to wszystko, ale pod auto jeszcze tam nie miałem okazji zajrzeć, bo to też tak na szybko odbierane. No i tak już bym nic z tym nie zrobił, po prostu nie zdążyłem zapytać, dlaczego tak wyszło, o to mi bardziej chodzi. Bo nie chodzi mi o to, żeby ja tam mam jakieś pretensje do mechaników, żeby mi tego jeszcze dalej nie wstawili. Podejrzewam, że po prostu no, coś tam blokowało, nie było miejsca, czy jakiekolwiek inne przeciwności były, żeby to jeszcze dalej wyciągnąć. Ale mniejsza o to, no to i tak byłaby różnica już tam maksymalnie pół metra, albo nawet i nie, więc podejrzewam, że nie odczułbym tego w żaden sposób. Może by tylko trochę ładniej wyglądało, bo teraz jest to tak dosyć ciasno upchane są te przepustnice. Ale są na obu rurach, tak jak chciałem, są z tyłu, za środkowym tłumikiem, który i tak swoją drogą to jest MagnaFlow, czyli też tam troszkę lepiej to działa. Brzmi naprawdę fajnie moim zdaniem, jest wystarczająco głośno. To co było wcześniej było mega ryczące i po prostu irytowało, nie dało się z tym jeździć. Teraz brzmi to, nie jest już tak agresywny, nie brzmi to tak, nie warczy, nie drze ryja tak wiecie, tak chamsko, że po prostu nie da się tego słuchać. Jest o wiele bardziej przyjemne. Przede wszystkim to, na czym głównie mi zależało, to
90% wibracji, które były wcześniej, są zlikwidowane, czyli wtedy po prostu nie dało się jeździć. Tak prawdę mówiąc, poza nagraniem filmu, tego otwartych klap użyłem dosłownie 2-3 razy, żeby po prostu komuś pokazać, jak to brzmi, ale nie miałem ochoty w ogóle z tym jeździć, bo te wibracje były tak denerwujące, tak ogromne, że naprawdę zmarnowane to było. Ale ja od razu o tym wiedziałem i mówiłem już w tamtym filmie, gdzie pokazywałem ten wydech, także to było pewne i to miało być robione po prostu bardzo szybko, a przez wirusa się przeciągnęło tam kilka tygodni, dlatego tak wyszło, więc od razu było pewne, że to przerabiamy. No a teraz przerobiliśmy i jestem zadowolony. Oczywiście no nie jest to idealnie, nie jest to jakiś super system, są po prostu przepustnice na praktycznie fabrycznym wydechu, tam lekko zmodyfikowanym. Ale brzmi to już dla mnie zadowalająco i przede wszystkim to, że mam po prostu te dwa tryby jazdy, że mogę sobie zamknąć klapę i po prostu fabrycznie cichutko sobie jechać nawet w trasę i mam wywalone. Chcę 5 minut się pobawić, polatać sobie, pohałasować, otwieram i jest naprawdę fajnie. I wibracje występują, jakieś tam minimalne się zdarzają jeszcze w takim niskim zakresie obrotów. Wiadomo, wtedy ogólnie wszystko bardziej wibruje. Też auto trochę łapie taki rezonans i jakieś tam wibracje się zdarzają, ale jestem w stanie to zaakceptować, bo to jest po prostu na chwilę zabawy i nie, na co dzień mnie to nie irytuje w żaden sposób, także to już jest wystarczająco. Po prostu jest okej. Okay. Jestem zadowolony i przede wszystkim chodziło o to, żeby zrobić to budżetowo. Oczywiście chciałbym to zrobić dużo lepiej, chciałbym wsadzić najlepiej pełny układ wydechowy, jakiś zarąbisty, ale zrobiłem to naprawdę za ułamek ceny porządnych wydechów. Mam aktywny wydech, dwa tryby, brzmi wystarczająco dobrze jak dla mnie. Myślę, że zmieściłem się z tym wszystkim, licząc dwie przepustnice same w sobie jako części plus robota dwukrotna, tak naprawdę myślę, że poniżej 2000 zł się zmieściłem w tym wszystkim. Może ktoś uzna, że to dużo. Ja, znając ceny naprawdę porządnych wydechów, gdzie większość też, gdzie też zazwyczaj się dopłaca za aktywny wydech na pilota, są ceny tak ogromne, że myślę, że to jest naprawdę dobra cena za to. Póki co jestem zadowolony, trochę pojeżdżę, trochę się pobawię, jak będzie więcej możliwości i całkiem spoko. Wracając do tematu kasku, to wszystko poskładałem w końcu, trochę to zajęło, w szczególności ten interkom nieszczęsny. Pinlocka założyłem, oba kaski w sensie zrobiłem, czyli razy dwa wszystko. No, pinlocki pozakładałem, chociaż nie mam pojęcia, jak to się robi, czy on będzie działał tak, jak ma działać, czy właśnie będzie parował. No nie wiem, zobaczymy. Majątku to raczej akurat w tym przypadku nie kosztowało, dokupienie drugiego już może być gorsze. No, interkom jest. Pierwsza rzecz, którą widzę przez to, że był to w miarę tani kask, to, że jednak to wnętrze jest takiej średniej jakości, po prostu jak to zacząłem odpinać, ten sposób w ogóle wypinania tego jest jakiś taki nie za ciekawy. Już nie było to zbyt przyjemne, żeby ten interkom zakładać, mimo że teoretycznie nawet ma wycięcia na interkom i tak dalej. To wnętrze nie jest najwyższej jakości. No ale tak poza tym póki co wszystko spoko. Najważniejsze będzie, jak się przejedziemy, to zobaczymy, czy dają radę. Chociaż jak do tej pory jeździliśmy w tych crossowych, to myślę, że wszystko będzie lepsze od tego. Pod względem głośności, wiatru i tak dalej, także przynajmniej wygląda spoko. Patrzcie na to. Tak to jest, jak auto stoi kilka dni nieużywane. Uwalone. Teraz to się będzie do Mad Maxa nadawać. Co tu się dzieje? Widorejestratory mi się odklejają, mój dudu. Ech. W końcu przyszły. Nakleję na felę z takimi gratisami. Tak sobie pomyślałem, że trochę szkoda tego ładnego grilla tutaj. I spróbuję zdjąć w ogóle rejestrację, wrzucę ją sobie za szybę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, znaczy na pewno ładniej. No jest ładnie, tylko upsi. Trochę jakby nie widać, no ale życie. Taka ciekawostka, dokąd teraz jedziemy, to będą wiedzieć w sumie chyba tylko ci, którzy oglądali jeden z pierwszych odcinków, chyba nawet drugi, czy tam trzeci, nieważne, moich filmów, w sensie tych niby vlogowych, ponieważ jadę kupić nadkole, lewe przednie do tego auta, do Audi, z tego względu, że od samego początku ono było uszkodzone. Jak dawałem auto od razu po zakupie na serwis taki, wiecie, pozakupowy, na wymianę wszystkiego,
no to oczywiście zostało mi też pokazane, że ten nadkole jest uszkodzony. Po prostu była dziura wyrwana w nim, bo pewnie podejrzewam, że w związku z tym, że jak kupowałem to auto, wiedziałem o tym, że zderzak z przodu był wyrwany, po prostu ktoś zahaczył i pociągnął, wyrwał, więc pewnie w tym momencie też nadkole się zepsuło. Ale w tamtym momencie totalnie nie mogłem znaleźć żadnego, kompletnie nie było nic w całym internecie, żeby dopasować, przynajmniej na ten moment, kiedy to potrzebowałem. Potem jeszcze chwilę szukałem, nic nie znalazłem. Ja ogólnie tą dziurę po prostu jakoś tam metodą domową zalepiłem i trzyma się w sumie w porządku teoretycznie do teraz, no ale to jest, wiecie, zrobione druciarsko i wygląda źle, nie jest oryginalne i zaraz równie dobrze może się rozpaść. Teraz mi się jakoś tak niedawno przypomniało, żeby sprawdzić znowu, czy w ogóle jest coś dostępne, no i znalazłem za nie najgorsze pieniądze. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle jest w jakimś dobrym stanie. Jak tak, no to kupię, no. Żeby jakoś powoli doprowadzić ten samochód do dobrego stanu, tak ogólnie. To i takie nadkole też się przyda. Muszę wyjechać na Eskę, to od razu przy okazji sprawdzimy sobie, jak na nowym wydechu będzie słychać tutaj przy jakimś dźwięczy przyspieszaniu. Trzymaj! Patrzcie, co się stanęło. Taki ładny znaczek, mi z kapselka odpadł. A w ogóle to YOLO na nielegalu. Jo. Umyte auto. Już był tak uwalony. Oj, patrzcie teraz. No jest ładnie. Yeah.
no w końcu jakoś wygląda, przynajmniej na chwilę, bo już był masakrycznie brudny. A jeśli chodzi o modyfikację, no to wydech jest spoko, na razie nic więcej grzebać nie będę. Mechanicznie też jeszcze ruszać nie będę, póki co zadbam o kwestie wizualne, żeby to wszystko było ładne. A potem jeśli auto będzie zostawać ze mną jeszcze dłużej, no to dopiero zacznę myśleć o jakichś większych modach mechanicznych, zwiększanie mocy, takie rzeczy. No, także do następnego.